Zapytam jeszcze o jedną kwestię, ponieważ w internecie to nie jest do końca wyjaśnione. Czy rozkoszny jest wege? Jestem fleksitarianinem, to znaczy, że nie jem mięsa na co dzień. Zdarza mi się raz na jakiś czas, raczej to są takie sytuacje albo w podróży, albo po prostu wypada u jakiejś babci na przykład. Taka łatka po prostu wegetarianina dla mnie była dość ciężka, bo były takie sytuacje, że po prostu musiałem i się z tym źle czułem. Więc teraz wolę nie nakładać tej łatki i tak gotować wegetariańsko, bo ja nie obrabiam mięsa w domu i też dzielę się takimi przepisami, bo uważam, że to jest po prostu lepsze dla świata. Dużo przepisów mięsnych, każdy wie jak zrobić kurczaka czy schabowego, a niekoniecznie steka z młodej kapusty z pastą z harisy. O czym można się dowiedzieć, czytając twoją książkę. Oczywiście. Ale o co chodzi z tą łatką, bo nie do końca, jakbyś mógł troszkę mi rozjaśnić. Wydaje mi się, że taki labeling, to tak, czyli nakładanie jakiejś łatki na siebie, tego kim się jest, może wiązać się z dużym wyzwaniem w przypadku, kiedy tej łatki nie będziemy pielęgnować. Na pewno każdy ma w swoim środowisku właśnie osobę wegetariańską albo wegańską, która może czasami, szczególnie to w przypadku wegan chyba jest najbardziej widoczne, że na przykład zdarza im się zjeść jakiś produkt od zwierzęcy, może nie mięso, na przykład ser w jakiejś sytuacji. I wtedy jest oceniana bardzo, że odstąpiła, a przecież nazywa się... To temat całego wieczoru. Jest to temat całego wieczoru, bo nie jest to weganką, jest hipokrytką. Więc to bardziej o to chodzi. Co prawda ja nie byłem z tego powodu przez nikogo piętnowany, to bardziej było w moim sercu i w mojej duszy. I po prostu chciałem być zgodny z samym sobą. I wydaje mi się, że taki fleksterianizm to w ogóle też jest racjonalność. Nie trzeba być ortodoksyjnym, można jeść wegetariańsko, czasami można jeść mięsnie, świat się nie zawali. Po prostu krok w dobrą stronę. Małe kroki w dobrą stronę, dokładnie. Żebyśmy zakończyli trochę rozkoszniej, to na koniec się zapytam. Gdybyś mógł być jakimś daniem, gdybyś mógł porównać się do tego jednego, to co byś wybrał? O kurczę, to brzmi jak egzystencjonalne pytanie. To najpierw słodkie czy słone, jak myślisz? Myślę, że bardziej słodkie. Jednak naprawdę lubię słodycze, lubię gotować, lubię je piec i lubię je jeść. Może aż tak bardzo nie widać, ale jestem okropnym łasuchem. Chyba z racji tego, jaki mój przepis najpopularniejszy, muszę powiedzieć, że jestem sernikiem baskijskim. Myślałem, że właśnie serniczek dzisiaj spotkaliśmy na planie. No to słuchajcie, powodzenia ci życzę. Dziękuję jeszcze raz. Oglądajcie, do zobaczenia. Do zobaczenia.